Nie oszukujmy się, zmiany jakie mają zajść w serii Ninjago po 16 sezonie, czyli Crystallized, będą największe i najbardziej dotkliwe w historii. Stawiam, że i pod względem fabularnym, co jest zresztą oczywiste. Przecież w 2023 roku będzie to już nowy serial osadzony w tym samym uniwersum. Ale nie będzie to reboot. Aczkolwiek stawiam, że zmiany zajdą też pod względem wizualnym. Wygląd postaci, miejsca i animacja także będzie zmieniona. Ponieważ będzie to ostatni sezon robiony przez studio, które dotychczas pracowało przy sezonach Ninjago, czyli Wildbrain. Dzisiaj przegadamy sobie pewne kwestie związane ze zmianami, jakie prawdopodobnie zajdą w nadchodzącym serialu Ninjago w roku 2023. Zapraszam. Po pierwsze, fabuła. Nie oszukujmy się, 11 lat oglądania tego samego schematu, czyli że ninja poznają wroga, muszą go pokonać i robią to na samym końcu, nieraz w postaci urozmaicenia od twórców zostajemy na końcu śmierci jednego z głównych bohaterów, chociaż oni i tak powracają w kolejnych sezonach, więc się nie liczy. Nie to, że hejtuję tę serię, przecież gdybym nie lubił Ninjago, to bym po prostu o tym nie nagrywał. Ale nie można się oszukiwać, że jak niektóre sezony są po prostu wyśmienite, to parę z nich jest totalną klapą. Kiedy nie rozwija się dobrze wątków nowych postaci, zostawia się dużo dziur fabularnych i powtarza schematy, z którymi mieliśmy już do czynienia od samego początku, to wychodzą takie perełki jak sezon 7. Ale dobra, dzisiaj nie o tym. Chodzi mi o to, że fabuła tego serialu, jak i konstrukcja sezonów, powinna zostać trochę przebudowana. Jeśli twórcy naprawdę będą robić nowy serial o Ninjago, to nie może to być kolejna drużyna ninja ratująca Ninjago przed złolem próbującym zawładnąć tą krainą. Dobrym pomysłem by było wykreowanie nowego bohatera lub przyjęcie tego, z którym mieliśmy już do czynienia, na jednego protagonistę serialu. Pokazanie nowych miejsc i wykreowanie ciekawych antagonistów, którzy nie chcą zawładnąć Ninjago, to jest z pewnością jedna z największych obaw tego nowego Ninjago, jak i największa nadzieja tego serialu. Może on zyskać nowe życie, jeśli tylko twórcy wykażą się kreatywnością na poziomie przedszkolaka. Jeśli w tym nowym Ninjago zostanie pokazana nowa, ciekawa historia i nie będą powtarzały się schematy, które już tyle razy zostały przerobione w tym serialu, to ma to naprawdę szansę na sukces. Ciekawe jeszcze, jaki ton przybierze ten nowy serial. Na pewno wiele osób może się obawiać tego, że serial z dzieci nie jeszcze bardziej, niż to miało miejsce po sezonie 10. Ale o to jednak bym się tak nie martwił. Uważam, że sezon 16 jak na razie to i tak jeden z najbardziej dojrzałych sezonów, z jakimi mieliśmy do czynienia. Więc twórcy raczej nie powinni obniżać poziomu dzieciny w serialu. Nadal oczywiście jednak serial będzie skierowany do najmłodszych, ale uważam, że nie odczujemy zmiany, jeśli chodzi o ton tego nowego serialu. Niestety jedną ze zmian, jaką na pewno odczujemy, to jest animacja. Wiele osób mówi, że animacja, jaką widzieliśmy w sezonach do 7, była o niebo lepsza od tej późniejszej. Wiele osób skarży się na świecącego Garmadona w sezonach od 8 do 10, a potem od 11, że ninja są za bardzo rozciągliwi. W stylu we wcześniejszych sezonach bohaterowie byli bardziej przyziemnie zanimowani, a nowe sezony stawiają bardziej na dynamiczność, co widać pod względem walk, jakie możemy obserwować w serialu od właśnie sezonu 16. Są one o niebo lepsze od tych w pierwszych sezonach. Jednak w sezonie, że tak to powiem, 17, Ninjago będzie tworzyło nowe studio, więc na pewno zmiana animacji będzie. Czy taka jak z sezonu 10 na 11? Nie wiem. Może i nawet bardziej drastyczna. Wiem jedno. Na pewno będzie i z niecierpliwością wyczekuję tego, co nam zaprezentuje nowe studio odpowiedzialne za animację. Ja personalnie boję się tylko jednego, że będzie to nie wypał. Naprawdę nie chciałbym, żeby twórcy zniszczyli tą serię przez głupie i totalnie niepotrzebne zmiany. Oby nowe Ninjago trzymało poziom, jaki reprezentuje nam teraz sezon 16 i oby twórcy dali nam zmiany, ale tylko takie, które przyniosą korzyści dla tej serii. To tyle na dzisiaj. Dajcie koniecznie znać, jakie według was zmiany jeszcze zajdą w tym serialu w roku 2023. Tymczasem ja już się odmeldowuję. Do usłyszenia i cześć.